Uchwała brzmi: zatwierdza się plan finansowy dzielnicy i z drugiej strony plan finansowy dzielnicy na 2014. Na 2014. Tutaj chciałbym powiedzieć, że nawiązaliśmy kontakt z firmą, która sprzedaje, ale też dzierżawi urządzenia typu Xero. Jutro mamy dostać ofertę ewentualnego wydzierżawienia Xero kopiarki, bo nasze, mówiąc wprost, działają tak, że mamy problem z szybkim wydrukowaniem dla Państwa materiałów i one już po prostu są dzisiaj, ile mają już mówili, około 10 lat. A, 15 lat, no to ja nie odmłodziłem, to znaczy mówię 10. Koszt takiego urządzenia może być wtedy rozłożony na kolejne lata, albo w formie dzierżawy, tak, że potem się urządzenie oddaje, albo w formie takiej, że przychodzi na własność podmiotu, który za nie płaci, czyli wypłatu gminy Kraków. Wstępnie taki koszt będę potrafił podać na kolejnej sesji, natomiast w skali roku to będzie 1002 maksymalnie i potem to urządzenie po latach spłaty zostanie już w dzielnicy. Jeśli jeszcze oczywiście będzie na tyle bezdatny. Jest to forma, nie ukrywam, taka, która jest teraz preferowana w Urzędzie Miasta. Znaczy większość kopiarek, które są na Placu Wszystkich Świętych, są w ten sposób pozyskiwane. Dodatkowo należy nadmienić, że jakbyśmy chcieli kupić, to troszkę nie jesteśmy w stanie, bo przekroczymy wtedy proporcje 10% na komunikację z mieszkańcami, bo w ramach tego zadania możemy kupować kserokopiarkę. Co próbowaliśmy zrobić w pierwszym roku, ale niestety prezydent Majchrowski nam zabrał środki. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Proszę tylko skreślić paragraf 4300. Punkt 1. Umowy wyrzucić śmieci. To wynika z tego, że znajduje się to w paragrafie 4520, bo jest to osobny paragraf śmieciowy. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym podaję duch pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do druku nr 7.